W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Regem regum dominum venita adoremus quia ipsis corona sanctorum omnium. Króla królów Pana, przybądźcie i oddajcie mu pokłon, ponieważ on sam jest koroną wszystkich świętych. Tymi słowami kapłani rozpoczynają pacierze przeznaczone na dzisiejszą uroczystość. Chrystus Pan jest pierwowzorem wszystkich świętych. Chrystus Pan jest także ukoronowaniem wszystkich świętych. I dzisiejsza uroczystość, która w sposób szczególny łączy naszą cześć oddawaną w ciągu całego roku tym wszystkim znanym nam świętym, a także tym niezliczonym, bezimiennym naśladowcom Chrystusa Pana, łączy się niewątpliwie, oprócz tej wielkiej radości, także z kierowaniem naszych myśli ku niebu, gdzie owi zbawieni, którzy swoim życiem i śmiercią przypieczętowali miłość ku Chrystusowi, zażywają wiecznej szczęśliwości. Kiedy myślimy o tych wszystkich świętych, którzy poprzedzili nas w drodze do nieba, automatycznie serce nasze wznosi się ku samemu niebu i zadaje sobie pytanie, czym właściwie jest to miejsce i ten stan, o którym ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Pan Bóg tym, którzy Go miłują, jak mówi święty Paweł. Święty Tomasz z Akwinu powie, że podstawą nieba jest osiągnięcie przez nas tej najwyższej szczęśliwości. A czymże jest właściwie szczęśliwość? Ten sam nauczyciel powie, że szczęśliwość to nic innego jak doskonałe dobro, które całkowicie zaspokaja nasze rozumne pożądanie. Święty Grzegorz z Nysy powie, że to jest właściwe i odpowiednie życie dla natury rozumnej, gdy posiądzie Boga. Dlaczego? Dlatego, że rozumna natura pragnie prawdy jako swojego obiektu. A Pan Bóg jest prawdą najwyższą. Zatem to szczęście ostateczne, ta najwyższa szczęśliwość polega na ustawicznym poznawaniu Pana Boga, widzeniu Go. To jest prawdziwe życie naszej duszy. Rozum pragnie przylgnąć do obiektu, który z natury jest mu przyrodzony, a przez łaskę, a w niebie przez chwałę, ponad naturę dalece wyniesiony. Pan nasz Jezus Chrystus słusznie zatem zresztą będzie nas ku temu spostrzeżeniu kierował już w swojej Ewangelii, kiedy w Janowym zapisie Jego życia powie, to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, samego prawdziwego Boga i Tego, którego poznałeś. A zatem istotą, pełnią tej szczęśliwości, do której wszyscy jesteśmy powołani, jest poznawanie Pana Boga. Poznawanie, które nieustannie będzie odkrywało przed nami nowe, jeszcze do tej pory niepoznane horyzonty w niezmierzonym przecież Bogu. Zatem przez całą wieczność będziemy w każdej chwili, jeśli można mówić jeszcze o jakichkolwiek chwilach poza czasem, poznawali coś nowego w Panu Bogu. I za każdym razem poznanie to będzie wiązało się z rozkoszami, które przewyższają wszystkie szczęścia, wszystkie rozkosze, jakich człowiek jest w stanie zaznać tu na tej ziemi, jakie tylko jest w stanie sobie wyobrazić. Widok Pana Boga wywoła w naszej duszy niewypowiedziane szczęście. Poznanie prawdy bowiem daje szczęście, a Pan Bóg to sama prawda. Święci już teraz, przed zmartwychwstaniem ciał, zażywają zatem tej wizji uszczęśliwiającej, oglądają Pana Boga przez całą wieczność, nieustannie kochając Go, nieustannie radując się. Tak wielu ludzi nie ceni sobie wcale życia nadprzyrodzonego, tak wielu ludzi nie zadaje sobie trudu, aby walczyć ze swoją zranioną przez grzech pierworodny i przez swoje uczynkowe grzechy naturą, dlatego że wcale nie wie, czym jest owo niebo, do którego dążymy. Tak wielu ludzi jest obojętnych na to, co stanie się z nimi po śmierci, gdyż nie wie, że są stworzeni dla tej wielkiej szczęśliwości,
Inaczej jest w naszym przypadku. Mamy to wielkie szczęście, że poznając tradycję Kościoła, nieustannie przypominamy sobie, rozważając życiorysy różnych świętych w ciągu roku, o tym, jak wielką szczęśliwością jest zdobycie nieba. I poznawszy ten cel, do którego jesteśmy stworzeni, dla którego jesteśmy stworzeni, pozostaje sobie zadać pytanie, w jaki sposób ten cel przewyższający nasze ludzkie siły osiągnąć. Moi drodzy, i tak jak już rozważaliśmy na katechezach, bylibyśmy tutaj absolutnie straceni, gdyż tego nadprzyrodzonego celu nie jesteśmy w stanie sami z siebie zdobyć. Niemniej jednak Pan Bóg wyciąga do nas swoją rękę i sam nas ku niebu pociąga, dając nam nie tylko ku temu stosowne i konieczne nadprzyrodzone łaski, ale także i konkretne pouczenie, jak z naszej strony dołożyć jeszcze starań. Jeżeli chcielibyśmy znaleźć tę drogę do nieba, tę drabinę do nieba, schody do nieba, to niewątpliwie, jak mówi wielu ojców Kościoła, są nimi owe błogosławieństwa, o których mówi Pan nasz Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. 8 błogosławieństw, które prowadzi nas do Pana Boga. Są one niczym stopnie do nieba, niczym stopnie drabiny Jakubowej, po której mamy wspiąć się do nieba, tak jak widział to patriarcha Jakub, uciekając przed swoim bratem Ezawem na pustyni. Mamy zatem wstępować po tych stopniach, które są udoskonaleniem prawa Starego Przymierza. W Starym Testamencie bowiem Pan Bóg pozostawia Mojżeszowi konkretne zakazy. Pan nasz Jezus Chrystus, który posiada takie samo jak my ludzkie serce, doskonale wie, że oprócz zakazów o wiele lepiej na naszą duszę i na nasze ludzkie serca działa słowo zachęty i działa pewne wyzwanie, nakaz, który Pan Bóg nam pozostawia. I dlatego właśnie owe błogosławieństwa, które dopiero co słyszeliśmy, są nakazami. Już nie tyle zakazami, co nakazami, które każą nam czynić to czy tamto, aby dostać się do nieba. Jeżeli ktoś chciałby znaleźć Ewangelię w skrócie, to znajdzie ją właśnie w tych 8 błogosławieństwach Pana Jezusa Chrystusa, które wypowiada On podczas swojego kazania na górze. Moglibyśmy rozważyć każde z nich z osobna, chcielibyśmy jednak wyciągnąć tylko i wyłącznie kwintesencję, to co najbardziej istotne, to, co najbardziej treściwe, jeśli można tak powiedzieć, spośród tych błogosławieństw, które Pan Jezus Chrystus nam pozostawił. I tu przejdźmy na sam koniec. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą i ze względu na mnie wiele złego mówić będą kłamliwie przeciw wam. Radujcie się, bo wielka i obfita jest zapłata wasza w niebiesiech. Tak jest, moi drodzy. Jeżeli chcielibyśmy podsumować wszystkie błogosławieństwa Boże, to te znajdą się właśnie w tym ostatnim, niewątpliwie, które przypomina nam o konieczności cierpienia tutaj na tej ziemi, zanim do wiecznej szczęśliwości się dostaniemy. Nie ma innej drogi dla chrześcijanina do owych radości niebiańskich, jak właśnie przez cierpienie, przez zło, przez potwarze, które mamy znosić jednak ze względu na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wielu jest takich, którzy rzeczywiście są prześladowani, którym się zło rzeczy, o których mówi się wiele złego, ale nie ze względu na Pana Jezusa, ale ze względu na ich osobiste słabości. Na to, że być może sami oddalili się od prawdy, na to, że być może po prostu są nieznośni w obejściu z innymi. I biada nam, jeżeli z tego względu i my znaleźlibyśmy się właśnie na marginesie życia społecznego, zamiast być takim zaczynem, gdyż najzwyczajniej w świecie swoim zachowaniem odstraszamy innych. Wielu jest takich bojowników o prawdę, wielu jest takich bojowników o tradycję, którym wydaje się, że w ten sposób należy postępować, ale nie tak jest. Owszem, mamy znosić cierpienie, prześladowanie i życie, rzeczywistość, także ta tutaj nasza Śląska pokazuje nam, że mamy ku temu ciągle na nowo całe mnóstwo powodów. Wszystko to jednak byłoby jeszcze niczym, gdybyśmy zapomnieli o tym, co Pan Jezus powie wcześniej. Otóż w
Wtedy dopiero prawdziwie dla Chrystusa będziemy znosili te cierpienia, jeżeli najpierw, tak jak mówi Pan Jezus Chrystus, staniemy się owymi pokój czyniącymi, którzy zostaną nazwani synami Bożymi. Zasłużą zatem na upodobnienie do Pana naszego Jezusa Chrystusa, na odbicie rysów twarzy naszego Zbawiciela na naszych twarzach, tak aby Pan Bóg w nas znalazł bardziej swojego Syna niż nas samych i tym samym z otwartymi ramionami przyjął nas do nieba. A zatem wtedy dopiero będziemy prawdziwie mogli powiedzieć, że cierpimy dla Chrystusa, jeżeli wcześniej staramy się za wszelką cenę dawać Chrystusowy pokój temu światu. Właśnie w tych złorzeczeniach, właśnie w tych prześladowaniach my nieustannie mamy być pełnymi łagodności narzędziami pokoju. Nie fajtłapami, nie ofermami losu, ale łagodnymi, czyniącymi pokój. Pacifici, czyniący pokój, jak to mówili Rzymianie. I właśnie do tego jesteśmy powołani jak chrześcijanie. A oprócz tego musimy pamiętać o tym, aby wszystkie nasze prześladowania, wszystkie te cierpienia, jak mówi kolejne błogosławieństwo, przyjmować na siebie w duchu zdobycia Królestwa Niebieskiego. Zapłacenia bardzo konkretnej ceny za tak wielkie dobro, którym jest posiadanie Pana Boga przez całą wieczność. Posiadanie, którego nikt ani nic nie jest już w stanie zmącić. Dzielenie tej wiecznej szczęśliwości z tymi wszystkimi, którzy przed nami zdobyli palmę wyznawcy, dziewicy bądź męczennika i teraz oglądają Pana Boga przez całą wieczność i z największą radością oddają Mu w niebie chwałę, oczekując zmartwychwstania swoich ciał, aby ich szczęśliwość jeszcze została dopełniona. Święty Maksymilian Kolbe razu pewnego w swoim rycerzu Niepokalanej napisał krótki artykuł o tym, czym jest niebo Żydów. Otóż powiedział on, że niebo Żydów to miejsce, w którym nie ma Pana Jezusa. Niebo Żydów to miejsce, w którym nie ma Najświętszej Maryi Panny. Niebo Żydów to także miejsce, w którym nie ma wszystkich tych świętych, którzy przed nami je zdobyli. A zatem, jak słusznie skwituje święty Maksymilian pod koniec swojego króciutkiego artykuliku, miejsce, w którym nie ma Pana Jezusa, nie ma Najświętszej Maryi Panny, nie ma świętych, których uroczystość dziś obchodzimy, nie jest niczym innym jak piekłem. Takich fałszywych nieb znajdziemy dzisiaj całe mnóstwo, niestety. I tych wszystkich, którzy do takich ekumenicznych rajów będą nas pchali, jest na pęczki. My zaś zmierzamy za wszystkimi świętymi, których dziś uroczyście z Kościołem czcimy, do tego nieba, w którym jest Pan Jezus Chrystus, w którym jest Najświętsza Maryja Panna, w którym są aniołowie i wszyscy święci, których Chrystus Pan sam jest koroną, zwieńczeniem wszystkich tych świętych, ich trudów, którymi w mozole zdobywali swą wieczną nagrodę. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą i ze względu na mnie wiele złego mówić będą kłamliwie przeciw wam. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.